Hejka, hej! Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie przyjemny, spożyteczny, bo prosicie nas o różnego rodzaju filmy dotyczące na przykład cen tutaj w Norwegii i stwierdziłam, że zrobimy tego typu film, ale trochę inaczej, także nie będą dzisiaj to suche fakty, tylko pokażę Wam po prostu ciuchy, jakie sobie kupiłam na sezon wiosenno-letni. Będzie taki haul zakupowy, przedstawię Wam ceny, jak to tutaj wygląda, także będziecie sobie mogli porównać, zobaczyć, także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, więc zapraszam do oglądania. Trochę rzeczy mam, więc może przejdę od razu do pokazywania, więc zaczniemy sobie od spodni dresowych. Tutaj gdzieś na ekranie będzie Wam się wyświetlała cena, tak żeby już, wiecie, nie powtarzać i żebym nie musiała gdzieś tam szukać, bo nie pamiętam, ile wszystko dokładnie kosztowało, także żeby było sprawniej, to zrobimy to w ten sposób. Ceny są w koronach norweskich, nie przeliczamy ich na złotówki z tego względu, że kurs po prostu codziennie jest inny, więc możecie sobie bez problemu w dniu, w którym oglądacie ten film, sprawdzić w internecie, ile byłoby to na złotówki, jeżeli taki przelicznik Was interesuje, a myślę, że raczej tak. Dobra, mam dwie pary spodni dresowych i spodnie dresowe są z firmy Gina Tricot i powiem Wam, że to jest firma, która jest tutaj bardzo popularna, bardzo wiele dziewczyn i kobiet sobie z tej firmy ciuchy kupuje, także i ja się w końcu skusiłam i są to pierwsze rzeczy, które z tej firmy mam i kupiłam dwie pary takich spodni, słuchajcie, dresowych, wyglądają w ten sposób, są z wysokim stanem, jak możecie zauważyć i to, co jest w nich fajne i to, co chciałam, żeby moje spodnie dresowe miały, to są troszeczkę rozszerzone tutaj nogawki. Te są bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o sposób noszenia, czyli są bardzo przyjemne, jeżeli się je nałoży. Drugie natomiast są jeszcze przyjemniejsze podczas gdy je zakładamy, z tego względu, że mają więcej wiskozy. Tej wiskozy mają troszeczkę mniej, mają tak jak widzicie szeroką gumkę i powiem Wam, że no ja już od dłuższego czasu szukałam takich spodni, w których mogłabym, wiecie, pocinać gdzieś tam po domu albo żeby gdzieś tam wyjść i stwierdziłam, że może przeinwestuję i kupię sobie coś takiego, także to jest pierwsza para, a to jest druga para. One są praktycznie identyczne, jeżeli chodzi o krój. Te pierwsze są delikatnie dłuższe i właśnie to, co jest fajne, ja mam 1,64 m i te spodnie są naprawdę tak w punkt, że nawet do gołej stopy, jak gdzieś w domu chodzę sobie na bosaka, to one mi nie wchodzą pod piętę, nie zadeptuję ich, a jeżeli założymy je, zakładam je do butów, to jest w ogóle długość idealna i drugie, tak jak widzicie, czekajcie, bo je tutaj rozłożyłam, żeby Wam fajnie je pokazać, wyglądają tak, mają troszeczkę inny kolor, są szare i mówię, są z takiego, no o wiele milsze są w dotyku, jeżeli chodzi w porównaniu do tych pierwszych, ale tak jak mówię, i jedne i drugie noszą się fajnie, też mają wysoki stan i rozmiar tego to są XS-ki i w zasadzie większość tych rzeczy, które mam, to są XS-ki, chyba nie mam żadnej S-ki, tak mi się wydaje i tak jak widzicie też mają troszeczkę rozszerzane nogawki z tym, że te pierwsze mają tą dzwonową nogawkę delikatnie szerszą, ale tak jak mówię, praktycznie w kroju są identyczne. Także to są dwie pary spodni dresowych. Teraz przejdziemy do koszulek, bo koszulek miałam delikatnie, powiedzmy, deficyt, bo zrobiłam ostatnio porządki w szafie, tak samo jak Paweł i stwierdziliśmy, że jakieś tam troszeczkę takie już znoszone, gdzieś tam porozciągane koszulki, które jeszcze nie wyglądały jakoś najgorzej, ale już stwierdziliśmy, że na nie czas, pozbyliśmy się ich i teraz, no, stąd ten haul zakupowy. Także lecimy z koszulkami. Pierwsza koszulka to jest koszulka z Mango i też to jest rozmiar XS. Ona może być delikatnie wymięta z tego względu, że już ją nosiłam i była już ona prana, a jej nie wyprasowałam, tylko ściągnęłam ją prosto z suszarki, dlatego tak wygląda. Fajny napis, fajne przesłanie, fajny kolor taki karmelowy, wszystko fajne w tej koszulce. Dzisiaj fajne będzie chyba słowem przewodnim tego filmu, ale tak, tak jak widzicie, ma krótki rękaw i też jest
że tak powiem, z tych koszulek troszeczkę krótszych, także jeżeli właśnie nosicie spodnie z wysokim stanem, to fajnie wygląda. Także to jest koszulka numer jeden. Firmy są różne. I wszystkie te ciuchy kupiłam przez internet, co też zdarzyło się chyba pierwszy raz, że kupiłam sobie spodnie w ogóle przez internet bez mierzenia, więc widzicie, czasy takie nastały, że przez internet trzeba kupować, no ale tak, jak robiliśmy te zakupy, to jeszcze centra handlowe były pozamykane, więc została opcja internetowa. Koszulka druga, też rozmiar XS, firma tym razem Wrangler i to już jest, powiem Wam, taka naprawdę koszulka letnia, biała, z fajnym tutaj nadrukiem. I większość tych moich koszulek to takie raczej basici. To, co możecie zauważyć, nie wiem, czy to będzie widać, jak tak włożę rękę, to ona jest taka dość cienka, że tak powiem, także cielisty stanik pod to musi pójść, bo no inaczej będą prześwity. I też to jest 100% bawełna, tak samo chyba jak i tamta, w sumie nie sprawdziłam, bo jeżeli chodzi o koszulki, to przykładam dużą uwagę, tak, nawet tutaj ta pierwsza jest 100% organiczna bawełna. Przykładam dużą wagę do tego, żeby koszulki i w ogóle ciuchy nie były z jakichś sztucznych materiałów, bo jednak to ciało inaczej oddycha, zwłaszcza jak jest lato i jest gorąco, także dbajmy też o to. Kolejna też basiczek, ale takie mi się fajnie, znaczy sprawdzają mi się i mi się podobają, bo do wszystkiego mogę je założyć. I to jest firma Tom Taylor. Nie wiem, pierwszy raz widzę, pierwszy raz słyszę, nie mam nic z tej firmy, ale też XS-ka, organiczna bawełna i też, tak jak możecie zauważyć, albo i nie, nie wiem, wydaje mi się, że będzie to widać, że też jest z takich koszuleczek cieńszych, przewiewnych, także ma też fajny nadruk, też taki basicowy, także można naprawdę do wielu dołów ją połączyć i będzie fajnie wyglądała i do spodni, i do spódniczek. Lecimy dalej, tutaj mam trzy koszulki z Hollistera i zrobiliśmy z Pawłem takie maci-maci, bo Paweł ma też podobną koszulkę i to jest koszulka polo, tak to się nazywa, taka, wiecie, z kołnierzykiem. Też, tak jak widzicie, bardzo delikatna, tylko z delikatnym nadrukiem i no nie wiem, spodobała mi się też. Ja powiem szczerze, że takich koszulek z kołnierzykiem chyba nie mam, to jest pierwsza w ogóle, jaką mam, ale stwierdziłam, że będzie chyba fajnie wyglądała. Głównie wydaje mi się, że będę nosiła ją do spodni, do jakichś jeansów, sprawdzam, ale też chyba tutaj jest bawełna, bo tak jak mówię, że sprawdzaliśmy wszystko przed zamówieniem, czy te składy są ok, bo no... Różnie to bywa i nawet ostatnio oglądałam haul też na YouTubie u jednej dziewczyny i powiedziała, że te składy na stronach są tak, na niektórych stronach są tak różnie napisane, że jak przychodzi koszulka, to czasami ten opis ze strony nie zgadza się z faktycznym opisem tego, co jest na metce, ale tu na szczęście wszystko póki co się zgadza. I mam, tak jak mówiłam, jeszcze dwie koszulki z Hollistera i one są praktycznie identyczne, tylko różnią się kolorem i delikatnie tutaj nadrukiem, także to jest pierwsza w... powiedzmy, nie wiem, turkusowy kolor, tak mi się wydaje, że to jest turkus, tylko troszeczkę przekłamuję, bo to pod spodem jest żółte, ale tak jak widzicie też tego typu, no ja bardzo lubię i tak jak możecie zauważyć, lubię koszulki, które mają tutaj ten dekolt troszeczkę szerszy, nie lubię takich bardzo obcisłych, jeżeli chodzi o szyję, bo ja się źle w tym czuję. Od razu wydaje mi się, że jest mi o wiele goręcej niż faktycznie. Także ja tylko takie koszulki preferuję i druga, tak jak możecie zobaczyć, też z Hollistera, praktycznie identyczna jak ta pierwsza, tylko że ma inny kolor i delikatnie inny tutaj logo. O, zabrakło mi słowa. No dobra, ostatnia koszulka, to będzie koszulka Fila, czarna, basicowa i to jest chyba najdłuższa koszulka z tych wszystkich, które sobie kupiłam, bo tak jak widzicie jest naprawdę długa, także jak ją zakładam, to zasłania mi tyłek. No co,
Nie wiem, co więcej mam o tej koszulce powiedzieć. Czarna, przyjemna. Paweł ma taką samą. Dostał ode mnie na urodziny i też jak przeglądaliśmy właśnie stronę, to powiedział, żebym sobie i to wrzuciła do koszyka, to będziemy, wiecie, bliźniaki. Tak, dajcie znać, czy też ze swoimi facetami albo dziewczynami kupujecie sobie podobne rzeczy, bo my, powiem wam szczerze, że mamy sporo takich ciuchów, które są identyczne albo podobne i lubimy się tak ubierać, powiem wam. Dobra, i teraz gwiazda, można powiedzieć, że gwiazda dzisiejszego odcinka to jest sukienka, która też została kupiona przez internet, trafiłam z rozmiarem, jestem przeszczęśliwa, bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o kupowanie koszulki jeszcze koszulkami, ale jeżeli chodzi o spodnie, o sukienki, to powiem wam, że przez internet trafić z rozmiarem, pomimo tego, że się zmierzyłam i sprawdziłam tam wszystko, czy będzie ok, no to jednak taka obawa, czy na pewno trafię, była, ale na szczęście jest rozmiar dobry i to jest też XS-ka, dobrze mówię? XS-ka, to jest rozmiar 34 z jeany tricot. Mam nadzieję, że jakoś będę w stanie wam ją pokazać, bo sukienka jest piękna, ale długa. No dobra, to może zaczniemy tutaj od góry. Tak jak widzicie, ma taki kopertowy dekolt i jest on dość spory. Można albo sobie tutaj go złapać, jeżeli ktoś nie lubi takich dekoltów, albo tak jak ja, jeżeli ktoś ma mały biust, to niestety, ale no nie ma tutaj zbytnio, nie mam czym zbytnio ją wypełnić, więc ja po prostu zakładam pod spodem jakąś bluzeczkę na ramionczkach czarną, możecie w sumie też użyć takiej bluzeczki, wiecie, w kolorach jakie są tutaj na sukience, także też myślę, że będzie fajnie wyglądała, także przód jest z materiału podwójnego, ma podszewkę. Rękawy, tak jak widzicie, są z jednej warstwy materiału. Tak samo, jeżeli chodzi o plecy, tutaj na pewno widzicie, że jest prześwit. Rękawy są przecudowne, bo mają takie marszczenia. Wygląda to świetnie. Odsyłam was na Instagrama, bo tam będzie zdjęcie w tej sukience, także sobie zobaczycie. I tak, tutaj ma w pasie gumkę, która się fajnie też dopasowuje do talii. No i ta spódniczka tutaj, znaczy spódniczka, ten dół jest po prostu, czekajcie, może tak to zrobię, jest piękny, po prostu piękny, jest przewiewna, nic tutaj nie prześwituje, bo też ma, czekajcie, też ma podszewkę, ta podszewka, powiem wam, akurat jest tak, no idealną ma długość w takim sensie, że jest fajnie krótka, jest przewiewna, ale sięga akurat tak w udo, że nic tam, wiecie, nic tam nie wyskoczy przez przypadek i też to, co jest fajne, to to, że ona jest troszeczkę, nie jest tak szeroka jak te falbanki, także podczas wiatru i jest cięższa też, także jeżeli gdzieś tam zawieje wam wiatr, to te falbanki mogą gdzieś tam wam, wiecie, podwiać, a ta podszewka zostaje na miejscu, bo już w niej właśnie chodziłam, jak tak na dworze troszeczkę wiało, także polecam. Są też oczywiście inne kolory, ale ja się zdecydowałam na ten i powiem wam szczerze, że to jest sukienka, którą możecie założyć naprawdę na każdą okazję. Możecie sobie wyjść, nie wiem, z koleżanką na kawę, z mężem na kawę, a możecie też ją nawet spokojnie założyć, myślę, na wesele, na ślub do kogoś, jeżeli idziecie w gości. Także to i ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to są buty. Buty są z firmy Mango i też już była w nich fota na Instagramie, także też odsyłam. To są takie, no, najprostsze sneakersy, trampki, jak zwał, tak zwał, w kolorze beżowym, jakoś coś mi ostatnio na beże wzięło. Nie wiem, ale jakoś tak lato, piasek, plaża, się te klimaty poze mną w głowie mi siedzą. Także ja noszę rozmiar, wiecie, nawet nie wiem, jak to jest rozmiar, 38. Dobrze, tak 37,5, 38, z tego mam 38. One są tutaj z materiału, tak jak możecie zobaczyć, tutaj mają gumę i fajnie, bo tutaj po całości, jeżeli chodzi o przód buta, też są zalane gumą. Ja już w nich chodziłam, także jeżeli gdzieś tu na pewno na podeszwie są delikatnie brudne, jeżeli widzicie tutaj jakieś ślady, to dlatego, że właśnie już w nich hasałam. I są naprawdę bardzo wygodne, nie obtarły mnie, a powiem wam, że jeżeli chodzi o mnie, żeby kupić buty, które mnie nie obetrą podczas pierwszego użycia, to jest ciężko, a te właśnie do tych należą, także bardzo się cieszę.
No i cóż, tyle z moich zakupów. Oczywiście kupiłam tam jeszcze jakieś, wiecie, skarpetki, bieliznę, ale już tego nie będę tutaj pokazywała, bo myślę, że te rzeczy i tak, wiecie, dały wam taki zarys, jak to wygląda cenowo. Także mam nadzieję, że tego typu film wam się podobał, że czegoś się dowiedzieliście i że troszeczkę zaspokoiliśmy waszą ciekawość, jeżeli chodzi o ceny, o życie tutaj w Norwegii, ale wiecie, w taki sposób stwierdziliśmy, że to zrobimy i może właśnie jakieś vlogi będziemy wplatali, różnego rodzaju zakupy, żebyście też mogli zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Także myślę, że przy tym sposobie pokazywania rzeczy i przekazywania wam informacji zostaniemy. Dajcie znać, czy wam to odpowiada i czy będzie ok. Więc tyle z mojej strony, mam nadzieję, że moje ciuszki wam się podobają. Postaramy się gdzieś tam na dole umieścić w opisie linki, jak znajdziemy do wszystkich, więc możecie tam zajrzeć i zapraszam was na Instagrama, tak jak mówiłam, żeby zobaczyć te rzeczy, bo na pewno będą w nich fotki. Na Instagramie się pojawiały. I cóż, tyle ode mnie. Dzięki, że byliście, dzięki, że ze mną zostaliście, obejrzeliście i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję już niedługo. Narazka!